Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Przychodzę do Was dzisiaj z takim trochę niespodziewanym filmem, ale po prostu potrzebuję Wam zadać dwa pytania. Jedno, mam nadzieję, będzie trochę pytaniem retorycznym, a drugie pytaniem bardziej, że tak powiem, mnie potrzebnym. od kilku miesięcy, w sensie nie pamiętam, chyba od lipca, nie, czyli już no, ze 6 miesięcy prawie, nie? no 5, 5 z kawałkiem, spotykamy się codziennie wieczorem w zasypiakach, z czego się ja osobiście w ogóle bardzo, bardzo cieszę. Konie oczywiście ukształtowała się taka Stała grupa, która korzysta z tych, z tych materiałów, to jest mniej więcej 18-20 tysięcy spośród Was. I oni mam takie dwa pytania. Mówię pierwsze dosyć retoryczne, bo chyba znam na nie odpowiedź, skoro jest taka stała grupa kilkunasto, prawie kilkudziesięciotysięczna. Czy zasypiaki mają zostać? Czy one są Wam pomocne? Czy one rzeczywiście Wam jakoś, nie wiem, pomagają kończyć dzień? Pomagają Wam się modlić? Napiszcie proszę, tak, niech one będą dalej, albo napiszcie nie, skasuj to, to jest w ogóle bez sensu, i tak dalej. Chociaż generalnie oczywiście, zadaje to pytanie przede wszystkim tym, którzy słuchają, bo jak ktoś z tego nie korzysta, chociaż nie no, w sumie każdemu to pytanie zadaje. Drugie pytanie, które szczególnie jest skierowane do słuchaczy tej serii, ale też może właśnie do nowych, którzy potrzebowaliby czegoś innego. O co mi chodzi? Kani zasypiaki mają taki swój charakter. Nie wiecie, że tam w poniedziałki, czwartki wam opowiadam o świętych, we wtorki w sobotę o Matce Bożej, w środy i w niedzielę modlimy się kompletom, w piątki bardziej się koncentrujemy na imionach Pana Jezusa, na w ogóle tajemnicach z Yy, taki jest jakiś taki tryb, sobie przyjąłem, żeby to było różnorodne. Za każdym razem oczywiście robimy jakiś rachunek sumienia. Pytania mam następujące. Po pierwsze, yy, czy są spośród tych wszystkich, że tak powiem, wariantów takie, które właśnie są wam, nie wiem, najmniej pomocne albo najbardziej pomocne? Na chcielibyście, żeby czegoś było więcej, nie wiem, więcej komplety albo więcej różańca w tych wieczornych albo więcej właśnie świętych, no nie wiem. Czy może dobrze jest tak, jak jest, właśnie, że jest taka różnorodność? Po prostu chciałbym bardzo odpowiedzieć na to, czego potrzebujecie, a niekoniecznie na to, co mi się tylko wydaje żeby wam się pomóc modlić. Więc napiszcie, proszę, czy te formuły, które są, są dla was ok, są wam pomocne, czy może chcielibyście, któreś z nich, żeby były większe. Zobaczymy, jak napiszecie. Ja postaram się przeczytać wszystkie komentarze. Wtedy ewentualnie coś zmienimy, albo nic nie zmienimy, jeżeli będą, że tak powiem, głosy podzielone. Bo będzie, nie wiem, połowa napisze dokładnie, chcę więcej tego, a druga połowa więcej tego, no to zostaniemy tak, jak jest. Ewentualnie, kochanie, jeszcze pytanie: może chcielibyście jeszcze jakiejś innej formy tych wieczornych naszych spotkań? Ja oczywiście nie ukrywam, one będą miały jakieś taki zawsze mój charakter, nie? To nie będą takie, wiecie, typowe rachunki sumienia, chociaż może część z was pewnie by takich potrzebowała, no ale to jest kanał dla Musi być trochę tak z takim szustakowym, dziwnym, wiecie, charakterem, żebym ja po prostu też się w tym odnajdywał, ale napiszcie, może potrzebujecie jeszcze czegoś innego. Więc generalnie, po prostu potrzebuję odpowiedzi, kochani, czy te wieczorne spotkania są dla was pomocne, czy mają sens, czy wam pomagają się modlić, czy też może i po prostu nie będzie trzeba to skończyć, a po drugie, jakich potrzebujecie najbardziej, że tak powiem, materiałów, kierunków, w którą stronę ewentualnie z tymi iść. Obiecuję, że wszystkie te komentarze przeczytam, zobaczę, kochani, co napiszecie, wtedy podejmę jakieś decyzje, albo zostaniemy dokładnie przy tym, co jest, jeżeli się okaże, że, że jest OK. Ale fajnie byłoby, żebym dostał od was taki, taki bardzo konkretny feedback, żeby wyjść na, że tak powiem, przeciw waszym, waszym oczekiwaniom. To tyle. Kochani, ten film puszczamy dzisiaj, bo od dzisiaj, jak może wiecie, przez 9 dni nie będzie zasypiaków, tylko będzie nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły, więc akurat będę miał taki czas, żeby sobie ewentualnie to poczytać, przygotować, jak kiedy wystartujemy, Znowu za 9 dni, to będę wiedział, co mam, co mam robić. Więc proszę Was bardzo o, o odpowiedzi. To tyle. Ściskam, pozdrawiam, Błogosławie. I miejcie się proszę najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa! Pa.